wiem, co by tu porobić. Spektra, co się stało? Zaraz, co? Coś mówiłaś? Co się stało? A co miało się stać? A, no tak! Jak to? Jaki Loki znowu? Na Loki, ten piękny ptak. On był taki cudny. Pomóż mi go znaleźć. Proszę. No dobra, idź po dziewczyny. Jej! Ciekawe, czy Loki w ogóle istnieje. Bo znając spektrę, można się wszystkiego spodziewać. Jesteśmy, co się stało? Spektra mówi, że jej pluszak, Loki, on był cudny, zaginął. I tylko dlatego tu musiałyśmy przejść, bo jakiś pluszak zaginął. Nie jakiś tam pluszak, tylko mój Loki. Spektra, spokojnie, chodź usiądź tu koło mnie. No dobrze. No i wytłumacz nam, co się dokładnie stało. No bo bawiłam się z moimi pluszakami i nagle zobaczyłam, Loki zniknął, a jeszcze przed chwilą tam był w moim pokoju. Ale tam już szukałam. Tak, ja też tam byłam. Gadała z nimi, coś tam robiła. Potem zaczęła wrzeszczeć i uciekła do ciebie. No dobra. Powiedz, jak on wygląda? Ptaszek, taki duży, czarny, z pięknym, kolorowym dziobem. Oj, no dobra, no to że zaczniemy go szukać. Dziękuję, że mi pomagacie. Nie ma sprawy, tylko mam nadzieję, że on naprawdę zaginął. Dobra, nie, może sprawdzę w mojej szafce, może jakimś cudem się tu znalazł. No dobra, ja jeszcze idę sprawdzić do pokoju spektry, bo wiecie, może tam jest. No dobra, my z Katy możemy zobaczyć w ogóle w tym pokoju. Dziękuję wam, bo wiecie, ja nie wiem, czy dam radę szukać, jestem bardzo zmęczona. Spektra, nie żeby coś, ale wolałabym jednak, żebyś nam pomogła. Musimy go znaleźć. Oj, przepraszam. Ja pójdę pomóc Claudine. No dobra. Tori! Gdzie jest Toralej? No trudno. Spektra wstawia. Musimy zobaczyć pod kołdrą i pod łóżkiem. No dobrze. Jestem tutaj. Co robimy? Chodź, pomożesz mi z kołdrą. Okej. Okay. Go nie ma. Okej, tu też nie. No dobra, idę po dziewczynę. Musimy jeszcze raz przeszukać pokój spektry. Okej, ja tu pościelę. Oj, spektra, spektra. Ach, ta kołdra. Okej. Zaraz. Co to za takie? Czarne. Och, spektra. To pewnie o ciebie chodziło. No chodź. Do cioci Kati? No chodź. Nigdy nie lubiłam ptaków. Okej. Chodź, usiądziemy sobie tutaj. Chociaż, czemu ja gadam do pluszaka? O, Kati. Co ty masz na rękach? To jest pluszak spektry. O, znalazłaś Lokiego, czy coś takiego, nie wiem, jak on miał. Tak, chyba Loki. Co? Ty mówicie o Lokim? Loki! To naprawdę ty! No, chodź do mamci. Gdzie on był? Później wam opowiem. O, Loki.
Dobrze, że spektra już, wiecie, nie wariuje. Loki, kocham cię.